Siemanko, z tej strony Norbert i witam Was po dosyć długiej przerwie na kanale Budgra. To, co się będzie działo dalej na tym kanale, to powiem Wam za chwilę podczas unboxingu tych butów, które mam w tej paczce. A są tu New Balance 550, jedna z dwóch kolorystyk, które ostatnio miały swoją premierę. Ostatnio do mnie przyszły i stwierdziłem, że to dobra okazja, żeby nagrać jakiś unboxing na ten kanał. Tak więc biorę się za otwieranie tego. W sumie to nie będzie mi potrzebne, więc sobie odłożę na bok i podczas otwierania będę Wam też mówił, co będzie dalej na tym kanale, bo będą małe zmiany. Pamiętajcie tylko jeszcze, żeby wpaść na mój Instagram OneNorbi i ja biorę się teraz za otwieranie tej paczki. Szkoda, że polski New Balance nie wysyła paczek w double boxach, tylko jest to chyba zawsze taki folio pack, więc to oryginalne pudełko, które jest w środku, często przychodzi niestety troszeczkę zniszczone. Tutaj na przykład jest taka dziura, no ale mniejsza z tym. Najważniejsze są buty, które są w środku. To wkładamy na bok. Jeśli chodzi o ten kanał, to zmiany zajdą takie, że teraz treści takie bardziej, powiedzmy, że rozrywkowe, będą nagrywane na kanał Hypi, czyli kanał aplikacji, którą prowadzę, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach. Myślę, że na pewno o niej już słyszeliście. Oczywiście linki do niej macie w opisie do App Store i Google Play. Tam będą nagrywane właśnie takie bardziej rozrywkowe treści, mimo wszystko oczywiście związane z butami, z modą, ale na kanale Budgra będą treści takie bardziej, powiedziałbym, że poważne, czyli unboxingi jakichś nowych wydań butów, ewentualnie jakieś komentarze do ostatnich wydarzeń w świecie właśnie butów, czy ogólnie mody, tak jak na przykład niedawno, no już jakiś czas temu był odcinek odnośnie Kanye Westa i afery klapkowej. Zachęcam Was do obejrzenia. A jeszcze tylko powiem Wam, żebyście oczywiście zostawili subskrypcję na kanale Hypi. Do tego kanału również dam Wam link w opisie, no i pewnie na końcu tego filmu. A wracając do tych butów, mamy tu model 550, tak jak wspomniałem na samym początku. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. To mi nie jest potrzebne. A wyglądają tak. Według mnie ta kolorystyka naprawdę super się prezentuje. Może podejdę bliżej do kamery i pokażę Wam je z bliska. No więc tak prezentują się te buty. Kosztowały 649 zł, co ogólnie nie jest najniższą ceną. Ten model 550 zaczyna się od 449 zł, jeśli dobrze kojarzę. Oczywiście na cenę wpływają różne rzeczy, takie jak na przykład jakość materiałów, które są używane do stworzenia danego wydania, bo nie każde wydanie jest takie samo. Tutaj mamy na przykład taką fajną skórkę. Naprawdę. Znaczy nie jest to może najwyższa jakość, ale na pewno nie jest też najniższa. Powiedziałbym, że taka średnia, czyli całkiem ok poziom. Jeśli chodzi o wykonanie tego buta, na pierwszy rzut oka nie mam jakichś większych zastrzeżeń. Oczywiście jak na wydania takie zwykłe, niekolaboracyjne, pojawia się gdzieś w niektórych miejscach wystający klej, ale to jest rzecz, która w codziennym użytkowaniu tak naprawdę nie przeszkadza i jej po prostu nie widać, więc ogólnie myślę, że jest ok. Razem z tą kolorystyką wyszło też wydanie biało-szare. Ja stwierdziłem, że to będzie fajniejsze, chociaż tamto biało-szare szybciej się wyprzedało. Mi się bardziej podobała ta kolorystyka. W ogóle jeśli chodzi o ten model, to po raz pierwszy on został wydany w 1989 roku. Potem zniknął z oferty na wiele, wiele, wiele lat i w końcu w 2020 roku z archiwów New Balance'a odkopała ten model marka Aimé Leon Dore, bo właśnie przez kolaborację z tą marką ten model powrócił. Fajny jest też ten znaczek New Balance'a tutaj w tym miejscu. Taki lekki efekt 3D jest tworzony. Jeśli chodzi o dostępność tego modelu, to wczoraj na przykład był restock rozmiarów na oficjalnej stronie New Balance'a. Też na Hypi było wrzucane info o restocku, więc jeśli ktoś miał aplikację i włączone powiadomienia, to mógł się oczywiście na ten restock załapać i zgarnąć swoją parkę. W tym momencie, z tego co sprawdzałem przed nagraniem, niestety już są wyprzedane.
Ale ten model w niektórych kolorystykach jest jeszcze dostępny w niektórych sklepach. Wiem, że stacjonarnie na przykład w Sizerze są chyba dwie kolorystyki dostępne. Nie wiem, jak jest z rozmiarówką aktualnie, ale na pewno były na wystawach. Jeśli są w jakichś sklepach dostępne te modele 550 w różnych kolorach, to pewnie postawiam Wam kilka linków w opisie, ale nie obiecuję w tym momencie, bo po prostu muszę to dobrze posprawdzać. Przewijmy sobie drugiego buta. Zobaczę, czy wszystko z nim w porządku. W sumie mogłem to zrobić na początku, żeby go tutaj tak ładnie postawić, żeby to się jakoś prezentowało, a nie tak jeden był schowany, a drugi miałem w rękach. W najbliższym czasie pojawi się sporo kolorystyk tego buta kolejnych i myślę, że New Balance nie będzie zdecydowanie z tym stopował, ponieważ teraz te buty mają bardzo przyjemny hype, dużo osób chce je kupić. Jest to taka dosyć dobra alternatywa w sumie do Air Force'ów, które no każdy wie, jak są bardzo popularne. Zaraz zrobię jakieś ujęcia on-fit i pokażę Wam, jak one wyglądają na nogach i to będzie w sumie na końcu odcinka już po moim pożegnaniu się z Wami. Ta kolorystyka myślę, że do takich jeansów, które mam teraz na sobie, też będzie dobrze pasować. Tak więc to by było na tyle dzisiaj. Tak jak mówiłem, będziemy nagrywać nowe materiały na kanał Hypee, czyli kanał aplikacji. Będą to na pewno bardzo różnorodne materiały i nie będę tam występował tylko ja, będą też inne osoby, więc na pewno Wam się to spodoba. Jeśli chodzi o co noszą gwiazdy, bo pewnie sporo osób może zastanawiać się, co z tą serią, no bo jednak to była najbardziej popularna seria na kanale Budgra, to co noszą gwiazdy, jeśli będą dalej nagrywane, to będą już na kanale Hypee, więc wtedy zasubskrybujcie właśnie tamten kanał, ale na pewno będą nagrywane krótkie takie shorty albo TikToki właśnie pokazujące, co jakieś gwiazdy mają na sobie, czyli krótszy format, który no niestety teraz w dzisiejszych czasach jest bardziej popularne niż długie filmy, ale z długich filmów oczywiście nie rezygnujemy, też będą na kanale Hypee i na Budgrze też będą jakieś różne unboxingi lub komentarze do bieżących spraw ze świata sneakersów. Tak więc ja zaraz pokażę Wam ujęcia unfit. Dzisiaj się z Wami żegnam, zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wpadajcie na mój Instagram OneNorbi, subskrybujcie kanał Hypee. Napiszcie również w komentarzach, czy Wam się te buty podobają, czy chcecie sobie takie kupić, czy może już macie jakąś kolorystykę kupioną, dajcie znać i do zobaczenia. Jeszcze przed ujęciami unfit stwierdziłem, że cofnę się tutaj i przymierzę te buty w sumie przy Was i dam Wam znać, jak one fitują, bo w sumie zapomniałem tego powiedzieć. To jest, szczerze mówiąc, pierwsze wydanie, które zamówiłem dla siebie, więc tak naprawdę sam nie wiem do końca, jak one fitują, ale zaraz sobie to sprawdzimy i od razu Wam to powiem. Ja zamówiłem rozmiar true to size, taki jak noszę zazwyczaj, czyli 42, wkładka to 26,5 cm. No i powiem Wam, że tak jak myślałem, 42 jest wręcz idealne, czyli fitują idealnie true to size. Rozmiar jest na serio idealny, więc przechodzimy już do ujęć unfit.